słońce świeci nad nami. Cześć, witajcie na naszym kanale w nowym vlogu. Cześć. Ja tak przymykam to oko, bo powiem wam, że uroki zimy są takie, że pada śnieg, świeci słońce i to słońce tak się odbija od tego śniegu, że no niewiele razi. Widzę. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? No właśnie, gdzie my jesteśmy? Dzisiaj kolejne poszukiwania swojego gniazdka. Albo gniazda. Bo no to w sumie właśnie. Nie takie małe gniazdko no może właśnie. By było. Czy jesteśmy bliżej czy dalej? Sami nie wiemy. No właśnie. To są bardzo trudne decyzje. To już kiedyś o tym mówiliśmy. Powiemy wam szczerze, że u nas sytuacja w Rudzie wygląda tak, że nie ma za bardzo działek. No, żeby postawić sobie coś swojego. Tak. A jeśli są, to są na, wiecie, na drugiej stronie jakby Rudy, gdzie już nie chcemy, bo to i tak byłoby daleko. Plus szkody górnicze. Tak, i kosztują... Horrendalnie są drogie. Tak, dokładnie. Są drogie jak w centrum Katowic, bądź no, nawet... albo lepiej. Albo nawet droższe. Nie wiemy czemu w Rudzie te działki są tak drogie. W ościennych miastach w sumie jest podobnie. No. Ceny działek są wręcz chore. Jednak Śląsk jest taką aglomeracją dość zbitą i teraz już widzę, że przestały się różnić te ceny w Chorzowie, tak. W Rudzie i w Katowicach, bo w sumie z Rudy szybko dojedziesz do Katowic, tak. Bo jest trasa średnicowa i tak dalej, nie? Więc dokładnie. Tak się to właśnie prezentuje u nas, nie? Na Śląsku. No tak, z racji tego, że te działki są drogie, to chyba skłaniamy się ku jakiemuś deweloperowi. Wiadomo. Który nas załatwi kompleksowo. Są plusy i minusy takich rozwiązań. Szybko będzie, może być coś nie do końca dobrze zrobione, no ale tak, takie jest ryzyko, nie? Tak, ale pokażę wam tylko szybko okolice. Jak w teledysku! Modelka? Ja. Nie chciałaby. Plus size, ale co ty? Modelka plus size, czekaj. No proszę. A co jak tu jest jakieś jezioro zamarznięte? Bo... O kurde. O kurde. Ty, nie wiadomo. A może za niedługo będzie już modelka taka prawdziwa, a nie plus size. Znaczy to oby, też jest prawdziwa, ale kciuki. Taka wiecie, Victoria Secret. Trzymamy kciuki. Ja na pewno. Ja też. Nie wiem jak widzowie. Ale jest czadzio tu. No. Wow. Patrzcie. Kochani, no i może już wreszcie powiemy, co przyjechaliśmy oglądać. Przyjechaliśmy oglądać bliźniaka. Tak skłaniamy się właśnie ku bliźniakowi, no bo mamy tylko jednego sąsiada, a nie tak jak wiecie, w szeregu jest ich więcej. Ogródek jest też większy, bo jest cały ten jakby róg, taka L-ka idzie. Te ogródki właśnie nie są wcale takie malutkie, wszystko fajnie by się zmieściło. Osiedle wydaje się fajne, więc zobaczymy. Teraz tylko trzeba myśleć. A właśnie, a ile jeszcze ma metrów? Bo to też może was interesować. 121 metrów kwadratowych ma ten bliźniak. Z garażem. Z garażem. No. To takich użytkowych to wychodzi 105 metrów. No to czyli... myślę, że tak w tych granicach oscylowaliśmy, nie? No. Nawet gdybyśmy budowali swój dom, to też myślę, że on by właśnie w granicach 130 metrów się zamykał. Dokładnie. Trzeba mierzyć siły na zamiary i jednak. Dokładnie. Wolno stojący dom. To jednak, no. Przy tej ilości obowiązków, w ogóle nawet jakby były fundusze, to jest ciężki do ogarnięcia. Ale patrzcie jak bielutko. Kazima nas została. Ładnie. Podoba mi się tu, nie? No fajnie, to tak spokojnie, nie? No. Cichutko. Moja żona rozkręca biznes. A ma tu się oczywiście jako koń pociągowy, ale trzeba zamknąć drzwi. Dobra, wrócimy tu, idź proszę cię, zejdź. Wiecie co, a my wam jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy. Dzisiaj w ogóle jest piątek, Mateusz miał urlop, a Hanusia jest u moich rodziców i poszła tam na noc. Poszła tam na noc. Mm-hmm. I wiecie co, my już w piątek zaczynamy walentynki. Tak, tak, bo jutro już będzie świętowanie z Hanią, bo taki jest plan, że jutro ją odbierzemy gdzieś około południa. I coś z nią będziemy robić. Tak, no i w niedzielę też te celowe świętować. Walentynki docelowe, no to też będziemy świętować w każdym razie inaczej niż zwykle, bo z kolei my też dzisiaj jesteśmy sami i moglibyśmy gdzieś wyjść, ale wiecie jak to teraz wygląda, dopiero od dzisiaj się to dzisiaj. Odbiera, nie? Otwiera wszystko. No. To obłożenie 50%, my nawet nie wiemy czy w kinie coś leci, czy nie leci, jakoś ostatnio przez tą całą sytuację jakoś straciliśmy chęci, nie?
No. I stwierdziliśmy, że zostajemy w domu, bo jesteśmy po prostu zmęczeni. To chyba też przez to tak, trochę. Zdecydowanie tak. No. Po prostu chcemy sobie, wiecie, usiąść przed telewizorem, pooglądać sobie kolejne odcinki Gry o Tron. Wiecie, później się wyspać, jutro będę spała do 10 tak. albo do 11. Tak. Niech budzi mnie. Nie będę. Ale jutro też czeka nas jeszcze podróż w pewne miejsce, ale to wam jutro opowiem. No, teraz bo się... przed chwilą dostałem bardzo słaby telefon i kiepską wiadomość. Mhm. Ale. Ale ja, my wam teraz pokażemy, co my tu mamy na tym stole, bo tu już nie ma diety dzisiaj. Dzisiaj nie, chociaż to jest. No. Możesz pokazać, tak, dobra. Paulinko. Chociaż to jest akurat. Mniami, tak Hanusia by powiedziała, tak. Mniami. Wcale nic niezdrowego, Hania lubi rybki, więc myślę, żeby jej smakowało, może jej zostawimy no, jakieś pół rolki na jutro. Może by skosztowała, nie? No, może z taką nie surową, nie wędzoną, no. Tylko tu z tatarem jakimś mm-hmm. tam. Cóż, a także myjemy sushi. Mm-hmm. No i co, i widzimy się już jutro. Wszystkiego dobrego. Na walentynki. Ja idę się schować, bo mi jest zimno, ale Mati wam teraz coś opowie. Widzicie ten sklep MediaMarkt w Gliwicach. Słuchajcie, wczoraj w pół do 8, 19:30 dostałem telefon, to wam też wczoraj wspomniałem, no ale co to był za telefon? Dobra, zresztą nie ma nikogo koło mnie, to mogę. Co to był za telefon? Jak pamiętacie, tydzień temu w tej sieci, ale w Chorzowie, byliśmy zareklamować naszego roboka kochanego, który nam ułatwia życie. I wczoraj w pół do 8 dostałem telefon, że państwo nie potrafią go wysłać w Chorzowie na reklamację i muszę go odebrać i niestety przyjechać do Gliwic i złożyć go tutaj, zareklamować go osobiście, bo coś tam z numerami seryjnymi się nie zgadza. Więc musieliśmy jechać do Chorzowa, odebrać naszego roboka, przyjechać do Gliwic i zareklamować go tutaj ponownie. Straciłem tydzień czasu, przejechałem 100 km w tej z powrotem, żeby zareklamować roboka i nie mieć pewności, czy zostanie naprawiony. To są wszystkie kwity, które mam z tych dwóch reklamacji. Sporo tego i mam nadzieję, że się wszystko wyjaśni. Nawet załączyli mi korespondencję między sklepem a jakby dostawcą. I dostawca ich informuje, że numer seryjny tego urządzenia, które my kupiliśmy w tym sklepie, nie widnieje u nich, nie pochodzi z ich dystrybucji. I że jako klient mogłem kupić urządzenie zepsute z rynku wtórnego i po prostu teraz pali Diana, że to jest kupione tutaj i że chcę i żądam naprawy, tudzież wymiany, tudzież zwrotu pieniędzy, czegokolwiek. Co wydaje mi się trochę śmieszne i mam nadzieję, że nie będzie tutaj dłuższej szarpaniny i uda się wszystko wyjaśnić, bo chciałbym mieć po prostu naprawione urządzenie. Ale do czego zmierzam? Czas. Stracone to jedno, kilometry stracone to drugie, a przez to też pieniądze na paliwo to trzecie. Kupujemy, przynajmniej ja tak robię, że kupuję rzeczy w sklepach stacjonarnych. Jeżeli to nie jest jakaś różnica mega w cenie, to staram się kupować w sklepach stacjonarnych ze względu właśnie na gwarancję. Wiecie, kupuję gdzieś w sieci, nie chce mi się tego odsyłać, jakby nadawać tych paczek. Pojadę do sklepu, położę, jest zareklamowane i okej. Okay. Często te gwarancje też są door to door, jak się kupuje w sklepie. A tu co? Człowiek kupił w sklepie, nawet w lepszej cenie niż w sieci i okazuje się, że muszę jeździć, marnować czas, tydzień zmarnowany, już kasa tam pal licho, ale jestem na ten moment niezadowolony z tego, co się dzieje. Mam też nadzieję, że uda się tego robota naprawić. Troszkę mnie zniesmaczyło to podejście, bo dostałem ten telefon wczoraj w pół do 8 i to było na takiej zasadzie, my nie umiemy sobie dać rady, więc ma pan problem, może pan sobie przyjechać po zepsute urządzenie, bo my go nie umiemy wysłać na reklamację, do serwisu. Ma pan problem, nie chce pan jeździć do Gliwic. To mi się wydaje, że jako sieć sklepów to powinno być tak, że jak w Chorzowie nie potrafili go wysłać, to trzeba było go wysłać do Gliwic. I stąd powinni go zareklamować, a nie, że ja muszę odbierać urządzenie w Chorzowie, jeździć w tej z powrotem, marnować czas. Ale mniejsza z tym, jakoś to przeżyję. O, ale się klupłem w ten, zdarza. Jakoś to przeżyję, a powiem wam szczerze, że nerwy mam mniejsze, bo nie ukrywam, że miałem nerwy, ale nerwy mam mniejsze, no bo jedziemy po... Nasz po szoguna. Trzymaj, jedziemy po szoguna. Nasz skarbuś. Ale jeszcze chciałam trochę powiedzieć o tym MediaMarkcie właśnie, bo Mati chyba wam nie wspomniał. Pamiętacie, jak kupowaliśmy tego robota, to już też były problemy. Ja. Bo z kolei kazali nam dokupić dodatkową gwarancję, bo ten pan powiedział nam, że że nie będzie gwarancji. Że sprzęt bez gwarancji, jeżeli jest zakup na... O Jezu! Co to była za hopa? No hopę ty za... Ale jaka? No, idzie ja coś urwać. Powoli, no. Że sprzęt jest bez gwarancji, jeżeli jest zakup na fakturę. Tak. Co się później okazało ściemą. Właśnie, bo on chciał... z infolinią i pan chciał po prostu, wiecie, sprzedać sobie gwarancję i sobie wyhaczyć jakąś prowizję ze sprzedaży gwarancji. Mm-hmm.
Musiałem tu wrócić specjalnie. Też tak było, i nie? I zrezygnować z gwarancji, także no, no niby człowiek kupuje w tym sklepie stacjonarnym, bo tak, takie jest wrażenie tego, że jest łatwiej potem wszystko, czy tak zareklamować, czy zwrócić, czy z jakimiś problemami jest łatwiej niż jak się kupuje gdzieś tam, no, ale wiecie, nie wiem, na Allegro u Johana spod Opola, a tak się okazuje, że to wcale tak kolorowo nie wygląda. Jest. I powiem wam tak, z Paulinką czujemy, że z naprawą tego roboka jeszcze będą jaja. Tak, ja to czuję. Oni znowu będą przepychanki, że nie wiem, jeszcze nas oskarżą o to, że my sobie kupiliśmy innego i chcemy ich po prostu wystąpić na gwarancję, bo my kupiliśmy zepsutego i tego im oddaliśmy. Tak. Ludzie złoci. Nie wiem, co ci ludzie jakby mają. Jakby to był robot za 15 tysięcy, to, a nie 1500, no, właśnie, to jeszcze. Wiesz co? To możemy się zastanowić. Ale nie, no bez przesady. No żarty, żarty sobie stroją. Miejmy nadzieję jednak, że to już teraz, wiecie, nabierze tempa w ogóle, no bo już tydzień jest stracony bez roboka. No ja się zraziłem już do Mediamarktu. No ja też, szczerze. Ja też. Ja mamusia. Cześć! Cześć! Jak było? Fajnie było, tęskniłaś za nami? O, słonik! Na szczęście! Słonik! Szok? Trochę gdzie szok. Ty patrzysz? My właśnie jesteśmy w Bawial... My właśnie jesteśmy w bawialni z Hanusią. Hania już tam zjeżdża na zjeżdżalni. Całe szczęście już są otwarte. No właśnie. Ale musieliśmy się zapisać na godzinę, nie? Ale nikogo tu nie ma, jak widzicie na razie. Walentynkowy prezent dla Hani. Tak, dokładnie. Balon już był, a teraz są kuleczki i zjeżdżalnie. Patrzcie, to jest zjazd hardkorowy. Ale jak widać, jej się podoba. Tatuś, jak tam się bawisz? Jak widać. Hello! No zjeżdżaj, Hanuś. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że fajnie, że już takie miejsca się otwierają. Wiadomo, że zapisu... Hania, wracając do tematu, my tu jesteśmy zapisani w formie warsztatów, które się odbywają, ale to i tak dobrze, że można z dzieckiem gdzieś tak wyjść na takie warsztaty zabawowe. Tak, dajcie trzeba... znać, czy wykorzystacie już z takich miejsc i czy macie w okolicy takie miejsca. Cześć, witajcie w niedzielę. Miasto jeszcze śpi, nie ma nikogo na ulicach, totalnie nikogo, ale Mateuszek nie. I właśnie biegnę do moich ulubionych pań kwiaciarek kupić kwiatki, no bo mamy walentynki i dla moich dziewczyn przydałoby się kupić jakieś piękne kwiatuszki. Mam nadzieję, że panie kwiaciarki będą mnie otwarte, no bo jak nie, to będzie leciutki przypał. Powiem wam, że wróz siarczysty. Podoba mi się taka zima, ale widok też jest niezły, bo powiem wam, dosłownie nikogo nie ma. Mógłbym tu sobie teraz tańczyć na środku ulicy i nikt by mnie nie widział. Wszyscy śpią, a Mateuszek chowca po kwiatki. Czekajcie, jest otwarte, bo już tu za rogiem. Jest. Jest tu, patrzcie. Jest, są te budki. Jest bukiecik. Jak wiecie, miłość w sumie trzeba okazywać cały rok, ale z drugiej strony każdy powód do jej okazywania tak czy tak jest dobry sam w sobie. Ja te panie kwiaciarki bardzo lubię, bo po pierwsze one mają fajne kwiatki, świeże kwiatki, a po drugie w fajnych cenach. One też tak oldschoolowo sobie troszkę stoją w takich budkach i jakiś taki fajny klimat tam jest i fajne są te panie, zawsze pomocne, bardzo je lubię. I jak jest tylko taka okazja jakaś na kupno jakiegoś bukieciku, to zawsze tutaj uderza. I jak znacie to miejsce w Zabrzu, to wam polecam.
pamiętajcie, niedzielne popołudnie, przedpołudnie. Mniejsza z tym. Ważne, że za walentynki nie tylko miłość może rozgrzewać nasze serducha, ale też słonko i piękna pogoda, bo dzisiaj wyjątkowo dopisuje. Więc słuchajcie, musiałem skorzystać z tej pogody i trochę pobiegać, bo nie byłbym sobą, jakby troszkę witaminy D dzięki temu słońcu nie wchłonął i zaraz dzień jest lepszy. Powiem wam jeszcze, że dodatkowo do tego pobiegania to zmotywowała mnie nasza waga, bo 6 czwartek wjechał Ponczuś i powiem wam, że jak co tydzień w niedzielę rano ten wynik na wadze wcale nie był taki lepszy. Ale nie ma się co załamywać, bo to tak w sumie trochę jest, że na początku, kiedy człowiek idzie na dietę i te spadki na wadze są spore, bo przy okazji schodzi z ciała trochę wody, później przychodzi taki okres stagnacji i wtedy trzeba się nie poddawać, tylko małymi krokami iść po prostu do celu. No, także wiecie, jest troszkę rozkoszy w czwartek w tłusty, potem musi być troszkę pokuty i trzeba iść pobiegać. No, ale najważniejsze, że wszystko przy pięknym słoneczku. Czy to już oznaki pierwsze wiosny, nie wiem, ale jest wspaniale, także teraz do domu. Gdzieś obiad z Hanią troszkę ruchu zażyć, bo ona też lubi się ruszać, więc niech też troszkę tego słońca ma. W tym vlogu to już powoli będzie na tyle. Tutaj przystanę chwilę, także jeśli wam się ten vlog podoba, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji. I jak też u was jest taka piękna pogoda, to się nią cieszcie. I tyle. Cześć. Kurde, fajnie.